czytam w kolejnej części codziennika biblijnego. Fragmenty, które w książeczce z Biblią na co dzień zostały wyznaczone na dzisiaj, czytam ze Starego Testamentu, z księgi proroka Ezechiela, z 39 rozdziału, 29 wiersz. Nie zakryłem przed nim mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, w wierszach od 4 do 7, napisał natomiast w ten sposób. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Szczególnie na tym pierwszym fragmencie chciałem się skupić, o tym, że Bóg nie zakryje przed nimi, przed swoim ludem, oblicza swojego. Kiedy myślę właśnie o tym zakrywaniu oblicza, to przypominam sobie, kiedy moje dzieci były małe. Bawiliśmy się w taką zabawę, możliwe, że kojarzycie, kiedy ja jako tata zakrywałem swoją twarz i dziecko było niepewne. Potem odsłaniałem, robiłem akuku, no i to była świetna zabawa, dużo śmiechu i tak w sumie było można bawić się bez końca. To mi się kojarzy właśnie z owym zakrywaniem twarzy, jednak Bóg jest innym Bogiem. On nie zakrywa twarzy przed nami. Ten fragment pokazuje i mówi, sam Bóg zresztą do nas o tym mówi, że On nie zakrywa przed nami swojej twarzy. Nie zakrywa jej przed swoim ludem, przed swoimi dziećmi, bo Bóg, którego poznajemy w Piśmie Świętym, jest Bogiem otwartym dla nas. Otwartym na mnie i na ciebie. I to jest Bóg, który szuka człowieka, a nie się od niego odwraca. Kiedy Izraelici słyszeli ten fragment, musiało być to dla nich coś wyjątkowego i szczególnego, dlatego że owo zakrycie twarzy kojarzyło im się zdecydowanie z odwróceniem się, z pewnym zapomnieniem, z tym, że ktoś już nie sprzyja, już nie ma dobrych myśli, już nie patrzy pozytywnie i nie chce prowadzić, a w tym wypadku Bóg swojego ludu. Dlatego, kiedy słyszą słowa, że Bóg nie zakrywa przed nimi swojego oblicza, muszą czuć się pokrzepieni, posileni. I chociaż to jest napisane w księdze proroka Ezechiela, w której Bóg bardzo wiele surowych słów wypowiedział do swojego ludu, gdzie karcił ten lud, gdzie mówił o tym, jak ten lud jest niewierny, jak zapomina o swoim Bogu, to w kontrze do tego pokazuje, a ja o was pamiętam. Ja o was nie zapomniałem i się od was nie odwracam. Ten tekst, myślę, że stoi też w sprzeczności trochę z naszym doświadczeniem. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie da się słyszeć takie słowa, że Bóg o kimś zapomniał, albo że Bóg się od kogoś odwrócił, że Bóg o kimś nie pamięta, że trudne i złe doświadczenia, które przychodzą, sprawiają, że mamy wrażenie Boga zakrywającego przed nami swoją twarz. Natomiast sam Bóg w księdze proroka Ezechiela powiedział wyraźnie: nie zakryję przed nimi swojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Dlatego i my nie odwracajmy się od Boga. On zwraca się ku nam. On ma zwrócone na nas oblicze. Zresztą to słyszymy podczas niedzielnych nabożeństw, kiedy jest wypowiadane błogosławieństwo końcowe. Mówimy o Bogu, który otwiera przed nami swoje oblicze, na nas. On działa w nas poprzez swojego ducha. Możemy zatem modlić się, możemy prosić Boga, by wylewał na nas swojego ducha, by oświecał nas swoim duchem, by dodawał nam mądrości i sił w tym duchu do przezwyciężania tych naszych codziennych przeciwności, tego trudnego doświadczenia, tych nieprzyjemnych chwil, które są naszym udziałem. Dlatego chciałem się wspólnie jeszcze pomodlić i chciałbym, żebyśmy pomodlili się słowami pieśni ze śpiewnika ewangelickiego, pieśń numer 755, trzecia i czwarta zwrotka, które są również na dzisiaj wyznaczone w tej książeczce. Pomódlmy się wspólnie tą pieśnią.
blaskiem ducha z nieba wziętym i obliczem swoim świętym racz oświecić duszę moją. Ty, dobroci wiecznej zdroju, wzbogać serce w niebie z dary w hojność łaski Twej bez miary, o Twą mądrość siłę proszę, bo nad wszystko je przenoszę. Boże, błogosław nam i sprzyjaj, otwieraj swoje oblicze na nas i pomóż doświadczać swojej bliskości. Amen.